George jest bardzo grzeczną małpką, kiedy śpi. Ale żadna małpka nie chce spać w sobotę. W sobotę miło jest zjeść coś przepysznego. Wiesz, co bym dzisiaj sobie przekąsił? Racuchy! Zaczekaj! Najpierw muszę się ubrać. Nie mogę tak wyjść. No dobrze, już idę, już. Nie wiesz, co to niecierpliwość, o ile nie jesteś małpką czekającą na racuchy. A co byś powiedział na jajecznicę? Wiesz co, policz jajka i zapisz na kartce, ile ich jest. Gotowy? No, to ile mamy jajek? Nie ma ani jednego? Dlaczego nie napiszesz zero? Nie umiesz tego zrobić. A ja myślałem, że wszystkiego cię nauczyłem. Tymczasem zapomniałem o zerze. George, mała lekcja przed wyjściem. Widzisz? Zero oznacza nie ma jajek. Ani jednego. Ale zero z innymi liczbami nabiera znaczenia. Zero obok jedynki oznacza 10. Dopisz drugie zero i masz 100. To jest 1000. 10 000. Widzę, że zrozumiałeś. Dzień dobry. Ja wejdę tu i kupię jajka, a ty idź po racuchy. Jeden tuzin racuchów, proszę. Widzimy się w domu. I bądź grzeczną małpką. Ktoś, kto idzie po racuchy, nie ma czasu na zabawy. Psy tego nie rozumieją. George był okropnie głodny, ale na zamówieniu widniała tylko liczba 1. Wtedy przypomniał sobie, co pan w żółtym kapeluszu mówił o zerze. George, fryga! Miło was widzieć! O, czy to jest zamówienie od pana w żółtym kapeluszu? 100 tuzinów racuchów? Dziś mamy wspaniały dzień! Ktoś wreszcie robi wielką imprezę racuchową! George zrozumiał, jak wiele może zero. Ale jak to wytłumaczyć psu? No dobrze, gdzie to ja miałam tę kartkę papieru? Widzę, że nie doczytałam. On prosi o 1000 tuzinów racuchów. Ależ to jest największe zamówienie w dziejach cukiernictwa. Trzeba będzie dzwonić po posiłki do okolicznych miast. Oh.